No cześć, dzisiaj unboxing, paczka odebrana z paczkomatu, taka to paczusia, coś nie jest, mamy nożyk i lecimy z tematem. W końcu jak ruszamy z projektem, to trzeba było dokonać zakupu. Co my tu mamy? Ok, kartonik na bok. Tak. Kamerka Lamax X91. Będziemy sobie, będę nagrywał filmy do tego. Ładowarka i dodatkowa bateria. Selfie stick tak zwany. Ridgepole 700 mm. Dobrze. Futerał na kamerkę i akcesoria. I tu jedna z ciekawszych rzeczy, którą domówiłem. Nie była w zestawie. Jest to mocowanie na głowę. Oj, będzie fajnie. Dobrze. To zobaczmy, co zawiera pudełko. Czy tam jest coś oprócz kamery? Bo kamera, że jest, to widać. Więc tak. Jest kamera. Uzbrojona, jak nie mam, wodoodporną obudowę, czyli będziemy również, będę pod wodą działał. Ekran dwucalowy, jeśli dobrze pamiętam, ale tu się coś skrywa. Woreczek na kamerę. Aha. Woreczek, instrukcje i dwa pudełka. Dobrze, instrukcje schowamy. I teraz tak, najpierw mniejsze pudełko, to też odłożę. W mniejszym pudełku jest tak. Jakaś szybka. Jest mocowanie jedno, mocowanie drugie, mocowanie trzecie, mocowanie czwarte. Co to jest za ustrojstwo? A, pewnie się dowiem później. I kabelek do podłączenia do komputera. Natomiast w dużym pudełku, co my tu mamy? Czyli tak, mocowanie zewnętrzne na samochód, na przykład. Tu są dodatkowe tejpy do klejenia, do mocowania. Następne mocowanie. Zegarek? A nie, to nie jest zegarek. To jest pilot. Pilot zdalnego. Do zdalnej obsługi kamerką. Robienie zdjęć. Mam nadzieję, nagrywanie, zatrzymywanie. Nie wiem, czytam instrukcję, dowiem się. Tu mamy ramkę do mocowania. Kolejne ustrojstwo do mocowania. To będzie mocowanie na rower. Tak, bo tu będzie tutaj rura i ściereczka, mikrofibra, czy jak to się tam nazywa, atłas zamszowy, tak, a te buty zamszowe, tak, tak, zamszowe. Kto wie, ten wie, o co chodzi. Tak, teraz rozpakujmy futeralik. Mamy, tu mamy przegródkę na pierdołki. A to trzeba gąbkę wytegować i tu będzie sobie kamerka spała, jak będę z nią gdzieś jeździł. I tu jeszcze są dodatkowe ustrojstwa do wyjęcia.
tak to się prezentuje. Czy ona mi się tu zmieści? Tak, jak to zdemontuję. No, jak to zdemontuję, to powinno się dać odkręcić. O. Jest. To mi tu powinno ładnie pasować i pasuje. Elegancko, dobra. To nie będziemy rozpakowywać, tu sprawdzimy, czy jest akumulatorek zapasowy. Jest mały. Przyda się. Więcej nagrywania. I ten tak zwany Reach Pole, czyli Laser Stick. No jest kawał kija. Jeszcze jest jakaś blokada. Plus minus. Dobrze. Jak nie, to będzie miał mnie kto lać. Ale to nie wszystko. Co nam po kamerce? Jak nie, byśmy nie mieli czego? Kart pamięci. 64 giga. 64 giga. Myślę, że pojedziemy lepiej z tematem niż nagrywanie telefonem, tak jak teraz. Zobaczymy. Powinno być dobrze. Nie jest to jakiś sprzęt z najwyższej półki. Ale na GoPro to trzeba trochę jeszcze zapracować. Nie ma się co rzucać na sprzęt za 2500, można 5 razy mniej zapłacić, a mieć coś w miarę porównywalnego i żeby to do ładu i składu wyglądało. Dzięki. Jeszcze mała dokrętka. Wydobędziemy kamerę z odoszczelnego pakowania. I teraz tak, co my tu mamy? Wyświetlacz, przyciski. Powinna być bateria. Akumulatorek jest. Ciekawe, czy naładowany. Gniazdo pamięci. Gniazdo USB do ładowania zapewne i do podłączenia do komputera, laptopa. I gniazdo HDMI. O, czyli można będzie od razu obserwować. Tak, i rozbierając to ustrojstwo, to już wiem, do czego te elementy zapasowe, ten i ten, co się zastanawiałem, widocznie się potrafią zniszczyć, może, oby nie. No i ten pilot mnie interesuje, jak to będzie działało. To założę na czerep. No, tu, czy koło zegarka? Tu. No, poczytam instrukcję, się dowiem. To trochę może być uciążliwe. Ale kamerka leciutka. Na głowie nie powinna sprawiać problemów. Zobaczymy. Pożyjemy. Coś nagramy. Najbliższą sobotę test. Taki większy. Start na Gontyńcu, trasa Migotki 26 km, 700 przedwyższeń. Dzisiaj zrobiłem mały trening, 10,5 km. 5,05 na kilometr, spokojnie. Fajne wybieganie. Chwilę po tym, jak wróciłem do domu, lunęło. Także się udało, szczęście. A może i nieszczęście, może trzeba było zmoknąć, by było większa zabawa. Tak, tak się zastanawiam, jak te ustrojstwa przymocować. To są uchwyty do chociażby selfie sticków i takich innych rzeczy.
czy chociażby tutaj, to jedno z drugim ten, ale tu musi jakieś mocowanie być do tego. Przecież to się nie włoży, żeby to mi nie wypadło. Na siłę się wciska. Też mi się nie wydaje. No, muszę instrukcję poczytać. Dobra, to tyle na razie. I zobaczymy. Projekt rusza do przodu. Niech się dzieje. Zapraszam. Do oglądania, subskrypcji. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż było.